Na polecenie prokuratora nadzorującego w dniu wczorajszym zostały wznowione poszukiwania zaginionego Marcina G. W godzinach od 10 do 14 dwie jednostki pływające na odcinku rzeki Gwdy od barki przy hotelu do mostu kolejowego przy ulicy Walki Młodych przeszukiwały teren, koryto rzeki, a policjanci przyległe do rzeki tereny. Na obecnym etapie nie udało się odnaleźć zaginionego. W dniu dzisiejszym ponownie zostaną wszczęte poszukiwania. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 21-latek wpadł do Gwdy po sprzeczce i szarpaninie z kolegą, nieopodal domu pomocy społecznej. Obaj mężczyźni byli pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Początkowo kolega zaginionego, z którym ten był widziany po raz ostatni, zasłaniał się niepamięcią ze względu na ilość spożytego alkoholu. Później złożył zeznania, po których postawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci 21-letniego Marcina. Wobec 23-latka zastosowano tymczasowy areszt.